O, uwaga, uwaga, uwaga. Oj! Uciekamy. I zbieramy ammo przy okazji. No. I oczywiście... jest teraz taka mała dygresja, bo mianowicie w tym Precursor Stone jest chyba wyrocznia, z tego co dobrze pamiętam, o ile się nie mylę. I ta wyrocznia, jakby żeby otworzyć Precursor Stone, to nie może zrobić to Jack, dlatego że Jack jest skażony Dark Echo, ale młody Jack może otworzyć Precursor Stone. I dlatego teraz musimy pokonać Metalcora za wszelką cenę, ponieważ on również nie może otworzyć Precursor Stone. Znaczy, technicznie by mógł, ale wiecie, z czym by to się wiązało, jakby Metalcore otworzył Precursor Stone. Praktycznie wszyscy by zginęli. Jezu, muzyka, kurde, jest ta muzyka jest po prostu epicka. Sorry, że ja się tak plączę, ale po prostu staram się też tutaj skupić, bo nie chcę tutaj nie wiadomo jak długo siedzieć, ponieważ Metalcore jest żałośnie łatwym bossem, co możecie zresztą sami zobaczyć. Okej. Już mu niedużo zostało. Skup się teraz. Mówię, pamiętam jak dziś, jak żeśmy z kuzynostwem tak failowali tutaj. Tyle żeśmy siedzieli przy Metalcore, że to jest hit. Kurde, nie! Nie! Szybko! I'm afraid your Rift Rider must be used to send young Jack here to a place where he will grow up safe from harm. He must become old enough to complete the destiny he has fulfilled today. Wait a minute. It's you. I mean, it's me. I have to take him back and watch over him, don't I? Ah, grub roots. Talk about being in the wrong time at the right place. Hey, kid. You take care. Oh, and trust me on this. Stay away from any wumpy nest on your 9th birthday, okay? I sure hope I built this replica right. I don't know if it... It's perfect, Kira. This is the very machine we found, or will find later. What? I just built this. After seeing the first one, I mean. It's based on what I remember from before. Honey, the more you think about it, the more it hurts the head. I'll take good care of the child. And don't worry. I'll be back in time for the celebration. Farewell. Thanks, Samus. Without you... It's funny. The boy won't remember any of this. No. I do remember the light. Your transport is ready, m'lady. Thank you, Captain Bruder. Come on. We'll be late for the party at Daxter's new place. I've got so much work to do. Besides, it's not my thing. Tenhut! As the new governor of this city, I order the commander of the new Crimson Guard to escort me to an official function. Is that understood? Yes, sir. I mean, yes, ma'am. I mean... You can start rebuilding the city tomorrow. Tonight, we get to celebrate with our new friends. Besides, tough guy, I'm dying to see you dance. Not likely. Welcome to the Nottingotzel, the hippest, happiest, happiest joint in town! Check out the new decor! Ooh, what a big trophy! As if size matters. I bagged that bad boy myself, baby. Onan says she doesn't know who has a bigger head, him or you. We must not forget Vin and all the others who sacrificed their lives to defeat this evil and protect the child. I still can't believe that little boy was me. Better times, huh? You miss him, huh? You know, the kid grows up to be a handsome hero. Hey! That's enough for you, lady! I'm cutting you off! Trust me, she gets real mean when she's like this! What'd she say? Something about rubber tubing and certain parts of your mother. You don't wanna know. Ah! A metalhead! Sid! Sid! I knew that.
You're okay. You cherries didn't think some nasty breath giant-sized lizard was gonna keep me from the biggest party in town, did you? I knew you were too tough for him, big guy. You saved the city and more, my boy. Metalcore and his menace are history, and somewhere out there, an ancient race has begun again. I'm just glad to be back home. Yeah, well, rest up. We've got a lot to do, and so much time to do it in. Don't say time. The Rift Ring was destroyed, remember? You know, my mama used to read bedtime stories about Mar when she tucked me in. Give me a nice glass of warm Yakow milk, a little Poopsie Bear. Bedtime stories? Warm milk? Poopsie Bear? Buddy, you just blew your image. I've got a feeling we'll meet Mar someday. He may be closer than you think. You're the designated driver. Oh, no. I am done with adventure. Besides, you'll tell us before something happens next time, right, Samos? Right, Samos? You never know what the future may hold. Wait. You know something, don't you, Feather Breath? Who, me? No, we're just guessing, right, Samos? Hey, tomorrow, only time will tell. No, you're gonna tell right now! Why, you little cat! Why, you! Jack, my boy, a future awaits. Dla pamięci Morgana, moi drodzy, przeszliśmy Jacka dwójkę Renegade. O mój Boże. Ej, dobra, pomimo, że to nie jest produkcja nie wiadomo jakiej, powiedzmy, jakości, bo wiadomo, ta gra przy takim Uncharted czy The Last of Us się nie umywa, ale kurde, nawet nie wiecie, jaką trochę czuję ulgę i zarazem smutek, że skończyliśmy tę świetną produkcję. Dobra, zanim przejdę do podsumowania, nadmienimy parę kwestii, za które chcę m.in. sprostować. Przede wszystkim chcę was przeprosić za mój trochę sztywniejszy komentarz przy walce z Metalcorem. Po prostu wybaczcie, chciałem się po prostu skupić, bo jest to naprawdę epicka walka i uważam, że powinien być godny finał, a nie żebym, wiecie, failował na prawo i na lewo. A teraz tak, przetłumaczmy sobie, co się mniej więcej wydarzyło. Teraz przez tą długą cutscenkę. Więc młody Samos oraz młody Jack wyruszyli w przeszłość, czyli do tych, powiedzmy, takich wydarzeń, które były w Jacku jedynce. A stary Samos, Jack, Kira, Daxter zostali. Zostali jakby w Haven City z tego względu, że jakby co zostało wytłumaczone tutaj teraz, w tym wypadku, przed chwilą w cutscence, to było to, że Samos tak na dobrą sprawę wszystkich oszukał. W jakim stopniu? Ponieważ on wiedział, że te wydarzenia w końcu nadejdą. On zataił przed wszystkimi to, co się wydarzyło w ogóle przez całą tę grę. Zataił wszystkie wydarzenia z tej gry. Ponieważ w momencie, kiedy wyruszyliśmy w przeszłość, czyli do Haven City, to Samos skomentował to słowami: więc to tak to wszystko wyglądało, więc to od tego wszystko się zaczęło. Sam nawet Metalcore wspomniał o tym, że Jack tak naprawdę będąc młody został wysłany w przeszłość, czyli do Sandover Village, by tam nauczył się różnych umiejętności, żeby tego dnia, który wydarzył się dzisiaj, mógł stoczyć walkę z Metalcorem. Cóż, jak na grę, która ma powiedzmy taką dosyć prostą fabułę, trzeba przyznać jedno, Naughty Dog odwaliło kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o kontynuację. Jack 2... jest to świetna kontynuacja i uważam, że jest to 100 razy lepsza gra niż Jack 1. Ale nie mam co do czego się tutaj przyczepiać. Jack 1 to była pierwsza gra z serii, więc musieli od czegoś zacząć. No i zapomniałem też o tym wspomnieć, że... nie wiem, czy w ogóle w sumie o tym w Let's Play wspomniałem, ale naprostuję to tu i teraz. Thorn oraz Ashley mają między sobą mini romans. W sensie to jest romans chyba tylko z jednej strony, bo nie wiem jakie uczucia ma Ashley do Thorna, więc tutaj nie będę tego za bardzo komentował. Ale wiem, że naprawdę Thornowi bardzo zależy na Ashley. Co można było zobaczyć w trakcie gameplayu, jak bardzo się o nią martwił. No i koniec końców, co się okazało? Barcrew został, że tak powiem, przemieniony w Naughty Odsell. Tak więc teraz jest to bar Daxtera, co mogliśmy zresztą zobaczyć. No i pomiędzy tutaj naszymi bohaterami
doszło do dialogu, gdzie Jack pytał się Seymosa, a raczej... No tak, pytał się Seymosa, czy na następny raz Seymos poinformuje, jeżeli wyjdzie jakieś przygody, jakieś niebezpieczeństwo. Takie, wiecie, znienacka. Ponieważ jak widzimy, no niestety Seymos nie poinformował Jacka i pozostałych o tych wydarzeniach, więc teraz Jack ma trochę średnie zaufanie do Seymosa i woli mieć 100% pewność, że na następny raz Seymos wszystkich poinformuje. No i oczywiście tam Sig później przekazał klucz Jackowi. Wiecie, ten artefakt, który tam zbieraliśmy wtedy dla crew w kanałach. I Jack oczywiście powiedział, że na jakiś czas skończy z przygodami, co... Uwierzcie mi, to co się wydarzy w Jacku Trójce, to będzie kompletne zaprzeczenie endingowi, który był przed chwilą. I swoją drogą, tutaj nie ma muzyki nie bez powodu, dlatego że z jakichś przyczyn często się soundtrack nie włącza na kredytach, ale gdyby leciała, to byłaby muzyka bodajże z Haven Forest. Być może w trakcie edycji będę tutaj ją dawał w tle. No i tam oczywiście mieliśmy też scenkę, że Jack chciał pocałować Kirę, ale jak to Daxter i zresztą pozostali musieli im w tym przeszkodzić. I czy coś chciałem jeszcze przetłumaczyć? Mam nadzieję, że w miarę to wam wytłumaczyłem i w miarę ogarnęliście, o co chodzi. Mam taką szczerą nadzieję. Bo staram się jak mogę. Czasami niestety stres spowoduje, że mogę coś źle wytłumaczyć. Więc w razie co, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w sekcji komentarzy. A teraz tak. Podsumowanie. Jack 2 Renegade. Co ja mogę o tej grze powiedzieć? Świetna gra. Świetny soundtrack. Świetna fabuła. Bardzo dobry moim zdaniem gameplay. Bardzo dobre rozwinięcie akcji i bardzo dobra kontynuacja historii z Jacka jedynki. Naughty Dog tą grą pokazało, że seria Jacka nie powinna iść w stronę, powiedzmy, takiego mocnego family friendly, takiego gameplayu mocno crasho bandicootowatego. Dobrze chyba powiedziałem? Dobrze. Ponieważ porównajcie sobie Jacka 1 a Jacka 2. Do jakiej konkluzji możemy dojść? Jack 1 był bardzo grzeczną grą. Jack 1 a Jack 2 są dwie różne rzeczy. Naughty Dog w Jacku 1 celowo zrobiło niemowę Jacka, byś to ty, graczu, mógł się utożsamić z Jackiem. No, nie chcieli za bardzo, że tak powiem, sobie tutaj eksperymentować, bo jak wiemy, Naughty Dog wychodziło z założenia, że nie chciało jakby protagonistów, którzy się odzywali. Ale zaryzykowali w Jacku dwójce, moim zdaniem wyszło cud, miód, malina. No cóż, było dużo spoko postaci, było dużo niespoko postaci, crew chociażby. Tu w ogóle napisy już dobiegają końca, bo się tak rozgadałem. Więc będę mógł na spokojnie zobaczyć co i jak. Jak się oczywiście gra teraz wczyta. O, oczywiście, że tak. Mamy już autosave. I czy będziemy mieli 100%? O, to jest dobre pytanie. Na pewno będziemy chyba mieli 100%. 105 nawet, kurde, tak jak Crash Bandicoot 3, nie? 15 godzin, widzicie? 15 godzin trwa cała gra. I mamy jeszcze jakby jeden artefakt od wyroczni, więc może tam się udamy i w międzyczasie ja będę opowiadał, bo kurde, powinienem dostać jeszcze platynową trofkę, a jej nie dostałem. Jak widzicie, już mamy spokój, nie ma żadnych metalheadów, więc teraz na spokojnie będę wam opowiadał o kolejnych rzeczach. Więc dobra. To były w sumie pozytywne rzeczy, jakie opowiedziałem o Jacku dwójce, więc może teraz czas na negatywy. No, negatywy to chociażby Crew. Nie lubię bardzo tej postaci. Nie lubię bardzo w gameplayu tego, że nie ma checkpointów. To jest mimo coś, co bardzo denerwuje, demotywuje i tak dalej, i tak dalej. Tyle mogę jakby od siebie powiedzieć w tej kwestii. W zasadzie to co? Mam czasami wrażenie, że niektóre misje były wydłużone na siłę. Nie wiem, czy wy też tak zwróciliście uwagę na to.
Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że niektóre misje były po prostu zbyt monotonne, zbyt długie, wiecie o co chodzi, tak na siłę to przedłużali wszystko, ale też się trochę nie dziwię. Ale tak ogólnie to co mogę powiedzieć? Mam do was pytanie, czy Let's Play wam się podobał? O! Bo chciałbym wiedzieć, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, czy w sposób ciekawy prowadziłem Let's Play, czy był on informatywny. Śmiało, napiszcie, jestem bardzo ciekaw, jestem ciekaw waszej opinii, bo wiadomo, jest nas 2300 ileś, więc 2300 różnych opinii. Jednemu może się podobać Let's Play za to, drugiemu może się podobać Let's Play za to. Czy był w sposób ciekawy prowadzony Let's Play, czy trochę się pośmialiście, czy czegoś się może nowego dowiedzieliście? Chciałbym wiedzieć, bo powiem wam szczerze, mi się bardzo przyjemnie prowadziło. Jestem dumny, mogę powiedzieć tak oficjalnie, jestem dumny z tego Let's Playa. Aczkolwiek w tym roku wleci sezon drugi z tego Let's Playa. Nie żadne V2, tylko powiedzmy taki sezon drugi, gdzie prawdopodobnie będziemy grę ogrywali na Hero Mode. Albo to będą livestreamy, albo to będzie Let's Play. Jeszcze się ustali. I tak, Drakarios, wiem, że mi wspominałeś o tym glitchu z jetboardem. Wykonam go prawdopodobnie właśnie w Hero Mode. Zostawię sobie to na Hero Mode, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Więc teraz zobaczmy, co wyrocznie chce. Now that you carry the weight of darkness on your shoulders, you alone cannot save us. Our last hope rests with one still untouched by pain. And you must protect this young soul in our moment of truth. I grant you another dark power. Okej. I co? To tyle? Nic więcej? A. Teraz muszę przynieść 100 metal gemów. Skull gemu. Ale czekajcie, jakie nam trofki w ogóle brakuje? Tak sobie szybko sobie luknę. Dobra, kola. No tak więc chciałbym, żebyście wyrazili swoją opinię odnośnie tego Let's Playa. Czy wam się podobał? Jak tak, to za co wam się podobał? No jestem po prostu tego ciekaw. Chciałbym, żebyście mi to napisali. Czy byłem informatywny, czy sposób ciekawy był prowadzony Let's Play? Krytyka jest jak najbardziej mile widziana na tym Let's Playu. 91%. Proszę, proszę. Czego żeśmy nie zrobili? O Jezus Maria. I to tylko to nam brakuje, co nie? Na to wygląda, że tylko to. To zrobimy jeden trik chyba. Tja, postaram się to ogarnąć. Mianowicie jest jeden trik, który pozwoli nam mieć chyba... Chociaż nie, to było chyba tylko z Precursor Orbami. Nie pamiętam, czy to było ze Skull Gemami, czy tylko z Precursor Orbami. Chciałbym wam pokazać tego, kurde, to Ultra 100%. Żeby już, wiecie, była też platyna, bo jednak w końcu to był powód, dla którego robiłem też ten Let's Play. Ale jak to teraz ugryźć? Wiecie co? Mam dobry pomysł. My sobie już tutaj zakończymy Let's Play. I postaram się jeszcze bonusowo dograć wam gameplay, jak zdobywam ostatni upgrade Dark Jacka. Co nie? Możemy tak się chyba umówić, co nie? Myślę, że tak, bezproblemowo. Dobra. Koniec końców. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podobał. Że byłem informatywny. Tak, wiem, że się powtarzam, ale chcę, żebyście mi to napisali, ponieważ jestem ciekaw waszej opinii. W końcu po to też robię ten Let's Play. Czy wam się przyjemnie oglądało? Czy byłem informatywny? Jakieś
wady Let's Playa, zalety, co można poprawić w Jacku 3. Właśnie, małe info. Jack 3 nie będzie następnym Let's Playem. Wiem, że miał być jako następny Let's Play, ale zrobimy sobie jednogrową przerwę, ponieważ mam jedną grę, którą bardzo chcę wam pokazać. Kiedyś obiecałem, że ją nagram, więc czemu by nie zabrać się za nią teraz? Dobra, 19:35, dobra. Ja już będę kończył. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za łapki w górę pod wszystkimi odcinkami, komentarze. Dziękuję za waszą jakby aktywność. No i nie będę się już powtarzał. Chcę tylko znać waszą opinię, czy było wszystko git, czy wszystko fajnie było prowadzone. A jakieś różne glitche i różne tego typu rzeczy będę pokazywał w trakcie Hero Mode, którego swoją drogą sobie bym odblokował teraz, o ile mnie stać. Aha, czyli mogę go już, w sumie mam chyba go odblokowanego, na to wygląda. Level Select, o, i wszystko git. Mirror Mode nawet mogę sobie odpalić. Tak, to kiedyś też pokażę. No dobra, dzięki raz jeszcze, trzymajcie się, cześć, to był Jack 2, zagrajmy wy. Do następnych Let's Play. Trzymajcie się i papa. Pa. No cóż, niestety dałem dupy i nie mam możliwości nawet jak wam pokazać tej trofki, którą zdobyłem za Skaldżemy. Więc jedyne co mogę wam pokazać to dowód na to, że udało mi się zdobyć tą platynową trofkę w Jacku 2. Niestety nie udało mi się tego nagrać, dlatego że mi się coś wtedy OBS zrypał i nie miałem nawet możliwości cofnięcia zdobycia tej trofki. Tak więc jako dowód, że udało mi się zdobyć platynową trofkę, to macie właśnie oto ten oto krótki klip, który widzicie jak wchodzę po PlayStation 3 i wam pokazuję. Tak więc do zobaczenia w Jacku 3 za jakiś czas.